Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Dzisiaj, wtorek, pierwszego tygodnia zwykłego. I chociaż jest to tak zwany okres zwykły w czasie liturgicznym, w całym roku liturgicznym, to pamiętaj, że każdy dzień jest niezwykły i niepowtarzalny. Być może zaczniesz za chwilę wpadać w jakąś rutynę związaną z tym, że mieliśmy święta, nowy rok, postanowienia, uroczystość objawienia Pańskiego i powoli, powoli zaczynamy żyć swoim życiem. Zachęcam Cię, abyś miał świadomość tego, że każdy dzień jest wyjątkowym darem, prezentem Pana Boga dla Ciebie, który już nigdy więcej się nie powtórzy. I ten czas zwykły tak naprawdę jest czasem niezwykłym, bogatym w Bożą łaskę. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, napełnij moje serce Twoją łaską, abym umiał cieszyć się małymi rzeczami, abym w tym, co zwyczajne, codzienne, szare, potrafił dostrzegać Twoją obecność. Obecność, która jest związana z łaską. Obecność, która jest związana z miłością. Obecność, która jest związana z pokojem i radością. Duchu Święty, jeżeli jestem znudzony życiem, zniechęcony, jeżeli nie widzę sensu życia, Ty przemieniaj mnie, moje serce, moje nastawienie. Jeżeli jeszcze nie dostrzegam owoców tych naszych spotkań na uczcie przed śniadaniem, Duchu Święty, udziel mi tej łaski, abym dostrzegał te owoce. Abym dostrzegał je w tym momencie, który będzie dla mnie najbardziej właściwy. Tobie to wszystko zawierzam przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Chrystus przychodzi w mocy Ducha Świętego i w autorytecie całej Trójcy Świętej. Słowo Chrystusa jest słowem, które ma władzę nad rzeczywistością.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. Słowo Chrystusa ma autorytet całej Trójcy Świętej i ma władzę nad rzeczywistością, ma władzę nad złem. I pytali jeden drugiego, co to jest nowa jakaś nauka z mocą. Słowo Chrystusa ma moc, ma władzę. I dlatego chciałbym, abyś uwierzył, że warto codziennie pochylać się nad tym Słowem Bożym, nad Słowem Jezusa Chrystusa, ponieważ nie jest to jakaś czytanka, zwykła lektura, codzienna prasa, newsy. Nie. To Słowo samego Boga, które w mocy Trójcy Świętej ma realną władzę, żeby przemieniać Twoje życie. Przyjmij to Słowo nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże. I zawierz siebie Panu Jezusowi. Zawierz być może te sprawy grzeszne, oddaj Chrystusowi Twoją walkę duchową. Niech te demony, które Cię atakują, które atakują Twoją rodzinę, które być może bombardują Twoje myśli, Twoją głowę różnymi myślami złymi, grzesznymi, niech to wszystko będzie złożone pod krzyżem Jezusa Chrystusa, ponieważ tam na krzyżu Pan Jezus zwyciężył szatana. Ale przede wszystkim przyjmij z wiarą to Słowo Boże jako Słowo, które ma realną władzę. Chciałbym bardzo, życzę Ci tego i będę się modlił o tę łaskę dla Ciebie, abyś nadal trwał w tych naszych spotkaniach, abyś karmił się tym Słowem Bożym, abyś korzystał z tej uczty przed śniadaniem. Takie jest moje osobiste doświadczenie, że to Słowo naprawdę przemienia. Zostawiam Cię z tymi myślami. Jeżeli znasz kogoś, kto być może ma problemy z tym, aby zmobilizować się do rozważania Słowa Bożego, do przybliżania się do Jezusa Chrystusa poprzez karty Ewangelii, to być może warto, abyś podzielił się tym filmem. Podeślij, udostępnij. Niech inni z tego korzystają i niech będą zapaleni, zmotywowani, aby rozważać Słowo Boże. Nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo samego Boga, które ma moc. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I pamiętaj, że jutro też jest nowy dzień i Twoja dusza potrzebuje pokarmu. Potrzebuje Bożego Słowa, dlatego serdecznie zapraszam na ucztę przed śniadaniem.